No, dokładnie tak jest. No, myślę, że dzisiaj każdy, kto oglądał ten mecz, miał huśtawkę nastrojów, bo przede wszystkim myślę, że w pierwszej połowie, po pierwsze, nie tak sobie wyobrażaliśmy początek, bo chcieliśmy zaskoczyć przeciwnika i zdobyć jak najszybciej bramkę, żeby to nam się łatwiej grało. I to nam się nie powiodło i generalnie w pierwszej połowie przeciwnik dobrze operował piłką, długo się utrzymywał przy piłce i mieliśmy problemy z agresywnym pressingiem, nie potrafiliśmy grać swego i ta gra była taka szarpana z naszej strony, do tego straciliśmy bramkę i pewnie w tym momencie wielu straciło wiarę w końcowy sukces, ale na szczęście nie my. Doświadczenie Michała Pietrania się przydało w tej końcówce? Bezwzględnie tak. No w drugiej połowie widzieliśmy, że już mieliśmy troszeczkę więcej sił. Znowu swoje zrobiły zmiany. Mieliśmy już sporo sytuacji, natomiast w pierwszej tych sytuacji nie było. I potrzebowaliśmy jak tlenu czegoś takiego, jak doświadczenie Michała i uderzenie z rzutu wolnego. A on to potrafi. Jak będziecie teraz świętować? Ile to świętowanie potrwa? Nie wiem, nie mieliśmy w planie, czy nie przygotowywaliśmy się tak dokładnie do świętowania. Chcieliśmy wygrać ligę, ale tutaj planów co do świętowania nie było. Na pewno spotkamy się jeszcze na jednych zajęciach, być może w weekend usiądziemy wspólnie, pogratulujemy sobie. Natomiast też musimy zdawać sobie sprawę, że mamy krótki czas do tego, żeby odpocząć. Jak najszybciej pójdziemy na urlopy, bo myślę, że około 2,5 tygodnia będziemy na urlopach, a potem trzeba wrócić do pracy. Druga liga zaczyna bardzo szybko.